przykład stosowania oraz zrozumienie zapotrzebowania na metioninę u przeżuwaczy. Osiągnięcie optymalnej wydajności krów mlecznych jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są ich wymagania żywieniowe. Zapotrzebowanie na metioninę jest jednym z podstawowych wymagań. Metionina to siarkowy aminokwas, który jest budulcem wszystkich białek syntetyzowanych w organizmie. Jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla wszystkich ssaków. Od lat 60. XX wieku wiadomo, że drób i trzoda chlewna mają zapotrzebowanie na metioninę. Stosowanie metioniny zostało rozszerzone na przeżuwacze w latach 90. jako sposób na poprawę wydajności mlecznej, a wyniki były jasne. W odpowiednich dawkach metionina poprawiała zawartość białka w mleku. Mleko było jednak tylko częścią równania, jak się okazuje, niekoniecznie najbardziej dominującą. Metionina odgrywa istotną rolę w metabolizmie krów, rozrodzie i poprawie ogólnego stanu zdrowia. Gdy uda nam się zaspokoić zapotrzebowanie krowy na metioninę, prawie zawsze będziemy obserwować wzrost stężenia białka w mleku, wzrost wydajności mlecznej, w szczególności u krów we wczesnej laktacji oraz zmniejszenie zaburzeń metabolicznych u krów w okresie przejściowym. Tak więc jedna pani miała problem ze zwiększeniem wydajności mlecznej w pewnym gospodarstwie. Próbowała różnych dodatków i innych suplementów bez powodzenia, a potem uświadomiła sobie, kiedy dowiedziała się więcej o bilansowaniu aminokwasów, że metionina jest pierwszym ograniczającym składnikiem odżywczym w tej dawce. Zwiększając zawartość metioniny w diecie przez około 6 miesięcy, zauważyła 6-kilogramowy wzrost wydajności mleka. To bardzo dobry przykład, w którym było całkiem jasne, że metionina jest limitującym składnikiem pokarmowym. Poprzez formulację możemy sprostać zapotrzebowaniu krów na metioninę, osiągając wszystkie korzyści, bez wpływu na koszty dawki, a w niektórych przypadkach nawet te koszty redukując. Jako że zasadność stosowania metioniny stała się bardziej oczywista, wzrosła również jej popularność. W latach 2000-2015 użycie metioniny wzrosło z około 20 tysięcy krów karmionych tym dodatkiem do blisko 2 milionów i nadal rośnie. Dzisiaj przemysł mleczarski rozumie, jak ważne jest bilansowanie aminokwasów, jak również to, że zapotrzebowanie na metioninę to naprawdę coś więcej niż mleko.